Witam, dzień dobry, Jacek Balkan, to jest MotoDziennik w środę, czwarty dzień stycznia, zapraszam. A dzisiejszy program zaczniemy od samochodu bardzo pożądanego, głównie przez złodziei. No, może nie tylko przez nich, bo by samochód ukraść, ktoś musi go przecież najpierw kupić. Musi być też chętny na kupienie tego kradzionego. Nie zmienia to jednak faktu, że ten ogromny Cadillac to od dłuższego czasu jeden z najchętniej kradzionych w Stanach Zjednoczonych samochodów. Z jednej strony to dla firmy zaszczyt, w końcu wykreowali prawdziwy przedmiot pożądania, ale z drugiej niemały kłopot. Wiele osób może przecież zrezygnować z zakupu właśnie ze względu na konsekwencje. I być może właśnie z tego powodu koncern General Motors postanowił auto dodatkowo zabezpieczyć. To wspaniale, szkoda, że przy okazji. I upublicznił wszystkie szczegóły. Wiemy, na przykład, że na pokładzie jest sensor reagujący na dźwięk zbitej szyby oraz czujnik przechylenia, dający impuls w razie, gdyby złodzieje chcieli wciągnąć auto na lawetę. Jest to też bardziej masywna, trudniejsza do złamania blokada kierownicy, blokada kół, nowy immobilizer oraz coś, co faktycznie może dać nad złodziejami przewagę: satelitarny system OnStar, który pozwoli zdalnie unieruchomić uciekające auto oraz przede wszystkim błyskawicznie i precyzyjnie namierzyć jego pozycję. A czy Fiat 500 cieszy się w Stanach powodzeniem u złodziei? Nie nie tylko zresztą u nich. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w Europie. Tu potencjał 500 jest tak ogromny, że firma postanowiła go zagospodarować w sposób podobny do brytyjskiej konkurencji, czyli do MINI. Nowa generacja tego auta też na początku dostępna była tylko jako wersja zamknięta, a z czasem kabriolet, a potem pojawił się pojazd powiedzmy dostawczy, a następnie mały, horrendalnie przepłacony SUV, nazywany przez nas wieśmakiem. Czy to znaczy, że włoska firma zrobi podobny ruch? Owszem, a 500 w zupełnie nowym wcieleniu poznamy prawdopodobnie na targach motoryzacyjnych w generacji. Jeszcze w tym roku. Mało tego, auto już niedługo ma się pojawić w salonach. Ceny będą się zaczynać w okolicach 14-15 tysięcy euro, a więc na tym samym poziomie co paskudnego Nissana Joke'a. A skoro o włoską markę zahaczyliśmy, to teraz jeszcze jedna ciekawostka. Tym razem z firmy De Tomaso. Wskrzeszone ostatnio, a kultowe w zamieszkłej przeszłości przedsiębiorstwo wypuściło jeden tylko model. W dodatku niezbyt piękny. Dowil miał być skierowany do produkcji. Miał być piękniej i nowocześniej. Miały być nowe, sportowe modele, ale na razie wiemy tylko, że prawa do produkcji Produkcji modelu Dowil właśnie zostały sprzedane chińskiej firmie. W dodatku za grosze 12 milionów euro. To zła wiadomość, bo firma nie uruchomi teraz na bank żadnej produkcji, ale dobra dlatego, że ma pieniądze na dokończenie tak wyczekiwanej przez wszystkich pantery. Czy doczekamy się w takim razie kolejnej włoskiej supersportowej marki? Prawdopodobnie nie, chyba że będzie to marka produkująca motocykle. Na razie nic nowego na horyzoncie nie widać, może poza Moto Morini, ale tak się jakoś przyjęło, że zarówno MV Agusta, jak i Aprila czy Ducati postrzegane są jako coś więcej niż Kawasaki czy Honda. Słusznie czy nie, to temat na oddzielną dyskusję, ale faktem jest, że Włosi bardzo umiejętnie budują wizerunek. Nie tylko na torze wyścigowym, ale również na pokazach, gdzie demonstrują specjalne, limitowane i pioruńsko drogie wersje swoich supermaszyn albo po prostu swoje supermaszyny. Jedną z nich jest widoczna na zdjęciach Ducati 1199 Panigale. Nazwa pochodzi od regionu Bolonii. Właśnie tam ma swoją siedzibę Ducati, a nowa maszyna jest niezwykła i rewolucyjna pod każdym niemal względem. Przede wszystkim w tym motocyklu silnik pełni zdecydowanie większą niż zazwyczaj rolę. Przede wszystkim dlatego, że pełni on również funkcję ramy nośnej. To do silnika przymocowany jest tylny wahacz, amortyzator i rama pomocnicza, ale również wydech, osprzęt czy nawet podnóżki dla pasażera. Dzięki temu motocykl jest lżejszy od poprzednika o 11 kg. Waży niewiarygodne 164 kg. Ma przy tym aż 195 koni. I na tym kończymy. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Do zobaczenia.